Witamy, jesteśmy w Kozie Główkach przy ulicy Kościelnej. Ulica tutaj wygląda w ten sposób. Tam kościół w tle za tym drzewem, natomiast tutaj, gdzie ten samochód jedzie, jest kierunek na Kozie Głowy. Tutaj mieści się sklep kolegi Zbyszka Oleksiaka. Pan Zbyszek ma tutaj hurtownię odzieżową, obuwniczą i wita nas tutaj przy wejściu. Zobaczymy, my tu już kiedyś w tym sklepie byliśmy, patrzyliśmy, co miał za towar. Witamy. Dzisiaj chcemy pokazać właśnie, co się zmieniło w ciągu od ostatniej naszej wizyty, a dużo zmian nastąpiło. Przede wszystkim, nim wejdziemy, to jeszcze godziny za urzędowanie się troszeczkę zmieniło, one się skróciły, ale to nie znaczy, że się coś pogorszyło. Popatrzmy, zaraz na samym wejściu tutaj, kiedy wchodzimy, widzimy pracowników sklepu, tutaj panią Mariolę, pana Błażeja. Tutaj Zbyszek sobie przygotował jakieś zapisy, ale nic nie. Nie, bo to odnośnie godzin, bo ktoś się ten, ale to nie pamiętam. Na tym jest od godziny 10 od 10 do 19, w sobotę od 9 do 17, a w niedzielę od 10 do 16. To teraz może nas jako właściciel najlepiej odprowadzi kolega Zbyszek. Proszę bardzo. Powiedzmy, co tutaj mamy nowego, jak tutaj jest zorganizowane. Mamy taki nowy wystrój troszeczkę sklepu, po prostu pozmienialiśmy troszeczkę aranżację, po prostu także tu jest... ja ci przerwę, tu z tego, co pamiętam, tu było podwieszone coś ostatnio. Tak, a teraz jest obniżone niżej, tego drugiego poziomu nie ma. I tu jest dział męski, także po prostu... Tu jest dział męski, tak, od razu przy wejściu. I zobaczmy, co tu na tym dziale męskim mamy. Mamy tutaj spodnie właśnie. No dużo teraz idzie takich nowości, bawełenka taka na przykład spodnie. No wiem, bo przepraszam, sam zareklamuję, dwie pary mam, bardzo fajne, się dobrze je nosi. Lepiej niż dżinsy. Lepiej niż dżinsy, bo takie mięciutkie są, tak. Na lato są ten. I kolorki, jak widać, są i beżowe, czarne, granatowe, ciemny granat, brązowe, jaśniejsze brązowe. Tutaj taki melanżek, taki po prostu taki z wzoreczkiem. Później tutaj zawsze, ja ci przerwę, zawsze może pomóc tutaj w wyborze spodni. Tutaj panie, które pracują, pan, zawsze dokonają pomiarów. Bardzo fajnie wygląda to, kiedy pani Mariola na przykład mierzy osobiście mężczyznę i wtedy dopasowuje spodnie, tak? No, niektóre dziewczyny to mają taki jeszcze specyficzny sposób, bo podmierzają tak i jeszcze tak, także po prostu tutaj muszą panowie nieraz uważać na takie po prostu ruchy. Ale tutaj mamy te spodnie, tutaj są dział koszul, krawaty też przy wejściu są od razu. Pasy tam widzę różnego rodzaju. Zawsze to jest coś nowego u kolegi tutaj, no, Zbyszka, dużo, widzimy. Dużo koszul, no, takich garniturków po prostu. Pełna rozmiarówka jest oczywiście. Jest taki... Tutaj jest takim fajnym, czerwonym tutaj miejscem na guziczek. O, ładnie wygląda to taki. Marynarki też taka, to co mam na sobie tutaj, nie? To... O, właśnie. To jest jeszcze z taką i łateczką jest, no nie? Różnego rodzaju. Tutaj kiedyś było tak, że wieszakami były też kolorami wieszaków oznaczone, zdaje się, rozmiary, tak? To jest utrzymane dalej. W dalszym ciągu tak jest to utrzymane. Jak tam amerykańskie kolorki, bo ja to już tam teraz mało praktykuję to. Niebieski wieszak to jest M-eczka, L-ka jest na różowych wieszaczkach, XL-ka jest na białych, dwa razy XL jest na czarnym, także... Teraz tutaj są męskie, damskie koszulki, czy to jest całe męskie wszystko? To jest cały dział męski. Męski, czyli tutaj mężczyźni praktycznie od razu od początku, żeby się nie znudzili, bo to z reguły... Teraz takie nowe chyba spodenki, bo przychodziły, nie? Mężczyzna tak, idzie jak z kobietą na zakupy, to z reguły się nudzi. Może tak przerzucić kilka, bo tak jest ciężko zobaczyć, a kamera sobie... Przytrzymaj przez chwilę, tak w górze, o, zobaczmy. Także lato się zbliża, także można się zaopatrzyć w takie spodnie. To jest ogólnie cały asortyment już tego, ale właśnie... Tutaj my przy okazji pobytu kolegi Zbyszka na locie gołębi, bo kolega Zbyszek to jest pasjonat wielki sportu gołębiarskiego, to wiemy, ale często kiedy przyjeżdżają tutaj hodowcy z żonami, z jakimiś dziećmi, z kolegami, to mogą sobie tutaj wejść, zobaczyć i przy okazji dokonać różnego rodzaju zakupów, a przy okazji na przykład pobytu Zbyszka to no, można... No, klientów mamy od 200-300 km, 400 km. Teraz jeszcze ciekawostka także... właśnie, że mogą sobie przede wszystkim panie spędzić tutaj miło czas, bo mogą sobie pójść, pooglądać... Panowie to, co... idą na produkty z gołębiami, a panie tak. Sobie oglądają odzież, no na i... przykład, ci, jeżeli to są hobbyści, ale tutaj też przyjeżdża bardzo dużo osób z okolicy. Pokażemy teraz dalej może rzeczy, tutaj kurtki już takie są, widzę... Na bardziej mroźne pogody, tak to nazwijmy. No to jest taka przejścióweczka, ale już mhm. są takie kurtki też już cieńsze, no nie tak tego, jakie już na ten bluzy. Mhm. Bluzy. A Marka, tutaj, jakieś te dresiki to przyszły też jeszcze, nie? Przypomnijmy jeszcze tylko, bo tutaj dużo asortymentu jest niepochodzące z Chin przede wszystkim, co jest ważne, warto mamy podkreślić. Dużo polskich rzeczy, a jak już ten, to mamy tureckie rzeczy. Bo są tureckie. Także, mhm. I są bardzo dobrej jakości. Są może o te 5-10 do tych droższe rzeczy, ale klienci są zadowoleni po prostu, bo jakby nie było, no to jesteśmy, charakteryzujemy się z tym, że nasz sklep już jest 20 ponad lat odzieżowa, a to się rzadko zdarza, żeby jeden właściciel przynajmniej miał tyle lat sklep. No trzeba się troszeczkę na tym znać i wiedzieć, co przywozić. No i też jakość towaru macie. No jakość towaru też klienci to wiedzą od tych już lat, no nie, i dlatego wracają. Nie narzekamy na klientów po prostu, bo cały czas utrzymujemy swoją tam po prostu swój poziom, no nie. Także no myślę, że
nie wykonujemy tego najgorzej, że tyle lat się utrzymujemy na rynku, nie? Dobrze, tutaj przejdziemy na dział jeszcze obuwniczy. I korki są, i buciki. Gumowiaki, tutaj mamy różnego rodzaju obuwie sportowe. Dużo, to są wszystko buty od naszych polskich producentów, to są buty ze skóry. No w butach ze skóry męskiej jesteśmy mocni, bo to są no, buty jakościowo dobre, a po co tam po prostu za granicę ściągać jakieś tam chińskie, jak mamy polskie buty pod ręką i... Tutaj widzę, jak w promocji macie jakieś przecena za 34,50 buty. A to są takie... ze skóry też, ale to są pojedyncze pary już. Aha, rzeczywiście, a to są całe już rozmiarówki o nowe. Ładnych bucików, nowych butkich, nie? To zobaczmy. Na zasuwaczku taki... Jest prowizoreczka taka, ten nie, ale sportowy bucik nie. Tutaj kto wybiera te buty, kiedy zakujecie zakupów? Ty? Czy jeździsz, czy tutaj pracownicy? No ja tak po prostu ten, albo nieraz już teraz to i przez internet, przez maila, no nieraz wybieramy wzory, a później też no różnie to przywozi troszeczkę żona, trochę pracownicy, także zależy od sytuacji. Tu widzimy kapcie, mamy też jeszcze tam na ostatniej półkach, na tych ostatnich tutaj położonych. O. Ja tak dużo teraz patrzę, bo tak dla mnie to są dużo nowości, bo niektóre tak rzeczy, no to też na bieżąco nie analizuję tego, bo już brygada jest dość dobra, także nie mam potrzeby takiej bieżącej kontroli. Rozumiem. Dobrze, to przejdziemy teraz może dalej. Kolega pójdzie pierwszy, pokaże nam. O. Takie na podróży też i walizeczki. I walizeczki podróżne, o. Widzimy, nawet nie droga, 89 zł, 50 groszy, to jest jak zwykle 90. To... Majteczki to też sam ten, no to... Widzę, cena się utrzymuje cały czas, tak. 7,90. 70 tak. Napisy tam jest. Pełna później... rozmiarówka, dużo różnych napisów. Oszalałam z miłości, oszalałem, uwaga na palce, gryzę. O... Ja by nam kiedyś mięsień urósł taki dyrektorski, no to też mamy takie większe majteczki, nie. Bo nam to jeszcze nie grozi, no ale... Tak, oczywiście. Nie, panowie po prostu tylko ćwiczą mięśnia dyrektorskie. Tak. O. Dobrze, tutaj mamy, widzimy, to są co, puzzle? Nie, gry? Gry. Gry, puzzle, no tu jest taki, żeśmy też asortyment robili teraz dziecięcy. Mhm. Samochodziki, co nam Malka tu jeszcze mamy? Teraz polecamy uwadze te artykuły dziecięce, gdyż niedługo zbliża się Dzień Dziecka. To na pewno będzie można tutaj przyjść i coś tam dla dzieci i z odzieży, jak również z tych zabawek nabyć. O, skarpety też, tak. O. Tak sobie po kolei przejdziemy, bo no, tutaj właśnie. Się zmieniło do ostatniego naszego pobytu to, że przejdziemy tam może dalej. Wystrój cały jest. Tak, właśnie, o tutaj widzimy kolejne tutaj, co są klocki, czy co to jest? Klocki, tak Mariola? Co, masz są klocki? Tak, to są klocki. To są różnego rodzaju klocki. Ale mamy teraz nowość, maskotka, która opowiada dzieciom bajki. A ile bajek tak opowiada? Trzy bajki. Zobaczcie, co tu jest. Cztery. Czerwony cztery kapturek, nawet. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków i trzy małe świnki. Nie, trzy bajki. Masz kogucika jeszcze. Tu jeszcze mamy kogucika, zobaczmy, no. Jeszcze wystraszymy. Zobaczmy. Tak. Popatrzmy, tu macie obuwie dziecięce, tak, Zbyszek? Tak, teraz tu już obuwie. Popatrzmy. To było kiedyś u góry ono, tak? Tak, tak. I zostało tu przeniesione, tam trzeba było wejść do góry po schodach, tutaj no, jest tu wygodnie jest tak na miejscu teraz o. Właśnie, bo jak... Bardzo duży asortyment jest tych bucików. W każdym wszystko, rozmiarze takie, jest ale jakie ładne, ja pierwszy raz takie widzę. No może dlatego, że nie mam małych dzieci. Musisz się postarać, bo to jeszcze... Wszyscy tacy mądrzy. Tak, o. Póki co musi się ruszać jeszcze. O, przechodzimy tutaj dalej. O, tutaj kolejna półka z tym obuwiem. Tam to widzę, tylko była taka zachęta. Tutaj jest już tego dużo, dużo większa ilość. O. Tak, patrzymy sobie na te obuwie, a też widzimy bardzo praktyczne nasadki na deskę klozetową dla dzieci różnego koloru. Kąpielóweczki takie dla dzieci też. Tutaj przejdźmy. Bardzo fajnie się takie szuczy na ten na roczek, no na różne takie okazje. Takie foteliki się bardzo fajnie sprzedają. I to jest w różnych tam po prostu wystroju taki, to jest myszka Miki akurat? To jest akurat myszka Miki, ale ona jest jeszcze dodatkowo rozkładana. I tam może coś schować, czy nie. Po prostu nie? Dziecko pospać. Sobie... Fotela robimy w kanapę dla dziecka. Leżanka. To jest taka. Naprawdę super bajer. Także Krzysiu zapraszam, możesz wytestować. Dziękuję. Co też zobaczyć, biorą kosztuje? 169,50. Bardzo fajny prezent. Ale dzieci to lubią właśnie. Mówię, Dzień Dziecka, także zachęcamy. Bardzo fajne. Bardzo lubię tak na ten dół. Jako na prezent. Tak, tak, bardzo fajne. O, tutaj, a tam widzimy, macie takie spodnie dla dzieci, dresiki. Bo tu jeszcze są takie kąpielóweczki, takie różne dla dzieci, bo później będą dla pań tam dalej, nie? Mhm. A te są tak po prostu dla dzieci. Czyli nie? Tak macie po kolei męskie, dziecięce i teraz przejdziemy tam dalej do pań. I dopiero dla pań jest, nie? Dobrze. I tam kasa jest po drodze jeszcze, a na końcu tak. Samym artykuły dla gołębi. Tu takie sportowe spodnie, to wszystko, o. Nie?
Tu widzimy skarpetki. Też jest duży wybór, już jest na krótki rękawek, spodenczki tam były i męskie, tu są dziecięce, nie? No to już jest duży wybór w każdym razie. Kiedyś ile macie pozycji asortymentu mniej więcej w sklepie? Tysięcy? No jest to troszeczkę po prostu. Tak żeśmy się skupili teraz, troszeczkę może niektóre żeśmy zrezygnowali, ale za to tych, co bardziej schodzą, mamy więcej, nie? Rozumiem. No tutaj na słodko też można sobie tam się coś zawsze najeść, skusić i napić. Jak ale tam widzimy, mamy jeszcze napój. Tutaj rajstopy macie, tak? Miód też taki Gata. Na prezenty bardzo ładnie. Miód schodzi dwukolorowy, taki, że jest gryczany, tak, jest gryczany, tak? A drugi jest rzepakowy. O. I to takie na prezentek, to na prezent jest bardzo fajnie. Bo też to dla gołębi się zwodzi. Ładnie możemy tak. Jazdę próbną zrobić. I to proszę bardzo. I to na prezent. Jedziemy. Tak. Rowerek. Rowerek ładny. Zabawki, to portfele mamy właśnie. O. No dużo takich filmowych portfeli. Zauważyliśmy, że po prostu torebki i portfele na obecną chwilę te droższe zaczęły lepiej schodzić, nawet jak te tańsze. Także tutaj no, sprzedawalność takich nowoczesnych torebek, ona jest tam w cenie 79 zł, ale no, te kostówki zaczęły po prostu dużo lepiej iść, jak nawet te tańsze, nie? Aha, dobrze, to tu widzimy. A tam u góry jeszcze widzę środki czystości, różnego rodzaju mopy. To może to polecamy uwadze paniom, nie? Tak, więc. Piesek się przegląda właśnie. Tak, przymierzanie tutaj. Tutaj mamy rajstopy. Firmy Gatta. Tam troszeczkę biurokracji. Artykuły papiernicze, kosmetyki. O, przejdziemy, to słyszymy się. No pani Kasia zdaje się, gdzieś tu się ukrywa, tak? O, widzimy, się schowała pani Kasia. Nie bój się. Pani Kasia też doradza. A tu pościel mamy, tak? Pościele. Ręczniki. Także popatrzmy. Różne na prezenty dużo takich właśnie idzie. O. Takie ręczniki po prostu, ale to są takie ułożone po prostu w stylu. No, to mamy prosta rzecz taka o, i bardzo praktyczna, co jest najważniejsze. Troszeczkę zdolności, żeby to ten, no, tu tort na przykład łabędzie. No, to widzimy, bardzo fajny pomysł i praktyczny, co jest bardzo ważne. I tych ręczników to weźmiemy w przeróżnych wykonaniach, także to jest laleczki, nie laleczki w stylu ręczników, koszyczki. No, nieraz pozostawię, no to jest tego bardzo dużo, nie? Mhm. Widzimy koce też macie różnego rodzaju. Fajne takie, tu widzę jakieś tygrysy, tak? Tam to jest pantery, przepraszam. A pościel w 3D. Aha. Bawona z dodatkiem satyny. Gdzie spali, widzisz trzy żony zamiast jedno. Miłka, a czemu żony zamiast trzy? A no to wiesz, no tak się mówi. Koleżanki już... ewentualnie. Panie, nazwijmy to tak. Zobaczmy, o tu obuwie damskie teraz mamy. Tam jeszcze są też damskie, widzimy, o te bikini stroje, tak? Dżinsy, kołdry, dżinsy. Poduszki. Kołdry, wszystko to jest, widzę. Spodneczki, po prostu spódniczki, bluzeczek dużo jest. Tu kobiety, damskie, tak? Nie. Damskie, no. Damskie. To jest wszystko damskie. Panie też muszą wyglądać jak... Oczywiście, bad girl, widzę tutaj zielony dresik, taki cały komplet 49,50. Paski różnego, tam białe, czarne, tam nieraz jakiś paseczek potrzebny jest, nie? Są takie dwie nowości też teraz, ala sukienkowe. Ala sukienkowe, to co? Nie sukienki, tylko ala sukienki. Suknie. Będziemy wnikać w szczegóły, nie? Takie też kąpielówki. No tutaj też takie fikuśne gorseciki. A stylu, takie te biczowe sprawy? Jakie? Biczowe sprawy to tam są w rogu, jeżeli chodzi. Sadomacho, kącik sadomacho, tak? Tamten kącik. No, bo to jest teraz jedno z najważniejszych punktów. Powiem szczerze, tak, żeśmy na początku do żartów to wozili, a sprzedawność tego jest potężna, nie? To tak się wydaje, ale a, po prostu... tutaj takie zestawy całe, tak? Kajdaneczki widzę. Proszę bardzo. No ta siostra, taka cyka. I tam, a mogę sobie nawet to... po prostu nawet udawali, że są obozy, żeby no taka pielęgniareczka przeładała. Pokażę, bo to naprawdę... Cena tego to jest 109 zł, na przykład 109, no to jest ta cena, widzę, 109,50. Całe gotowe takie... Także Krzysiu, żonie tutaj możesz fundnąć jakby coś. Zresztą... Dobrze, o tutaj mamy takie też zestawy, ładnie. Jak to się nazywa, Mariola, fachowo? Mariola, jak się nazywa taki zestaw fachowo? To jest haleczka koronkowa. Dobrze. Tutaj mamy biustonosze. Jaki największy rozmiar? Największy? Oj, 120. J-biseczka, tak, to jest duża. Na obecną chwilę bym nie wiedział, ale tak dawniej no to... Ale 115 pod biustem to są już takie duże. Nie, to tak żartuję, ale tu widzimy 120, duży asortyment, wybór też jest tego. O, tu zobaczmy. No jest po kolei. Na czasu to nawet zakład wygrałem po prostu pomiarowy, ręczny. Także to było 15 lat temu. To ale na pracownicach trenowałeś z nimi, nie? Nie, na klientkach. Za to można i siedzieć, nie? Na klientkach po prostu. Na klientkach, aha. Także dobrze. To było za pozwoleniem, za także za zgodą. Tutaj widzieliśmy były zakład. Rzeczy
kobiece w dalszym ciągu są, o tutaj widzimy, tak? Dziecięce, nie, młodzieżowe takie chyba. Na 15 biustonoszy trafiłem, 15 idealnie, po prostu bez jednej pomyłki. Patrz, ten z biustonoszami ciągle już o butach, a ten mówi o tych to były wtedy z przodu rozpinane. Dobrze, teraz tutaj co to jest za, to są młodzieżowe, sportowe, damskie, co to jest? Buciki, nie? I damskie. Klapki, adidaski, sandałki, papuczki, klapeczki, tak. I tutaj co ciekawostka, że my cały rok mamy po prostu piankę gumowe. Także tutaj zapraszamy klientów, jak nie mogą kupić w zimę klapek, u nas są cały rok i stroje kąpielowe. Również cały rok tutaj zapraszamy klientów. Tutaj jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, bo kiedyś te rzeczy były prawdopodobnie u góry. Tutaj zobaczmy, żaluzja taka jest, roleta. Tutaj kiedyś się wchodziło do góry. Przekierunkowana jest tam. I tam była właśnie druga taka kondygnacja, ale tam często było tak, że klientom się nie chciało do góry iść po prostu. No dużo się 70%. A w momencie, kiedy towar został tu zniesiony, troszeczkę przemieszany. I tutaj właśnie, bo tu była część poświęcona gołębiom, która teraz się znajduje tutaj z tyłu. Tu zobaczmy. Są artykuły dla gołębi, to już nie będziemy tego pokazywać, ale hodowcy, którzy tu przyjeżdżają, znają to. To temu poświęcamy niejako całkowicie inne filmy, inny dział, ale to sobie tutaj jeszcze przejdziemy zobaczyć. Czyli te regały z góry zostały tu niejako zniesione, tu widzimy te zestawy, te samochodziki, te rowerki dla dzieci. O, no i kurteczki takie, tu kurteczki też jeszcze. Wiadomo, że jest niby lato, ale też nieraz się wyjeżdża na jakieś tam wycieczki i jest nie zawsze ciepło, także ten, nie? Tutaj jeszcze tak pamiętam, kiedy ostatnio kręciliśmy film, tutaj było coś takiego, że mieliście taki kącik, gdzie były takie rzeczy. Nie też odpadowe, ale po prostu końcówki serii, takie przecenione tego typu. Czy macie to w dalszym ciągu? Troszeczkę, ale bardzo mało. Bardzo już mało. Jest to uprzedane wszystko, jest bardziej sklepy. Gdzie to jest? Już jest? Praktycznie to chyba nie ma. Tam jest nie takie, ma, o, to takie, o, takie, to nie ma. Jakoś tam, czyli nie ma tego po prostu. Nie ma, no, znaczy, nie. Sklep jest odnowiony, część rzeczy żeśmy po prostu wydaliśmy za darmo, część żeśmy sprzedali taniej, nie? Także na obecną chwilę jesteśmy po prostu jakby nowo otwarty sklep. Rozumiem. Czyli mamy pokrótce omówione to, co jest teraz na dzień dzisiejszy tutaj w sklepie u Zbyszka Oleksiaka w Kozie Główkach przy ulicy Kościelnej 9. Czy coś jeszcze, Zbyszku, chcemy tutaj powiedzieć? Nie, zapraszamy klientów, my się z naszej strony będziemy starać po prostu, żeby ten towar uzupełniać. Teraz też bardzo duże ilości butów przyjdą, odzieży, także no, cały czas, co tydzień jest kilka dostaw, nie, zapraszamy klientów, no będziemy się starać. Kolega Zbyszek będzie się też starał, żeby te rzeczy, żeby ktoś, kto był w tym sklepie, widział towar, a co nowego przychodzi, żeby nie musiał nawet jechać, ale po prostu przyjść po te towary, które go by ewentualnie interesowały. Postaram się zawsze nagrać, co nowego dostają i no to ja też powiem tak, może bardziej to się już brygada stara, bo bardziej to oni mnie już zmuszają do ładnego towaru, żeby przywozić to, no bo... Ale będziemy go po prostu pokazywać, żeby no, widziała, sam, wiadomo, mam tu dziewczyny po prostu takie naprawdę i Błażeja... Takie dziewczyny to się chowają właśnie, nie chcą, bo się wstydzą troszeczkę. Mariola jedynie tylko tutaj stanęła. Wstydzą się, ale jeżeli klienci są, no to one są jeszcze otwarte. Laura pracuje jeszcze? Tak, tak, wszystkie pracują i dziewczyny są wszystkie zarejestrowane i wszystko jest ten, także jest w każdym to bądź razie... Jakby coś na sumieniu miał, że na lewo coś się także po prostu są chętne po prostu pokazać coś tam, czy ten, to nie ma sprawy, nie? Dobrze, także na razie dziękujemy i wszystkich zachęcamy do odwiedzenia tutaj w Kozie Główkach tego sklepu i dokonania oczywiście zakupu. Dziękujemy, do zapraszamy. Do widzenia. Jeszcze przed wyjściem ze sklepu tutaj od kolegi Zbyszka Oleksiaka zobaczmy, pani Kasia nam pokaże jeszcze dżinsy, bo o nich troszeczkę mało wspomnieliśmy, a jest ich bardzo duży odmian jest i co ciekawe, one są też w bardzo różnych, że tak powiem, no, zawartościach, czy bawełny, czy lajkry, tak? Tak. Ale to już może pani Kasia najwięcej powie, czym one się różnią i które ona tutaj najlepiej nam poleca. Ja serdecznie witam, chciałam przedstawić nasz asortyment odnośnie dżinsów. Dżinsy u nas są z dużą domieszką lajkry. Te na przykład, które tutaj są, tak? Tak, ogrodniczki. To są dziecięce, nie? Nie, to jest damski fason, typ, na przykład ogrodniczki, które bardzo ładnie się poddają, mają domieszkę lajkry. Następny model teraz z nowej dostawy na gumeczce. To też są damskie czy dziecięce? Tak. Jeżeli kobietka ma brzuszek i chce go skryć, to jest specjalna gumeczka, która tuszuje jakieś tam niedoskonałości. Na przykład model 7/8 eleganckie, bardziej na niedzielę. 7/8 to znaczy? Bo ja tak się nie znam. Długość 7/8, takie do kostki. Bardzo ładny fason, nadający się do kościoła na niedzielę. Jeansy mamy z wyższym stanem, z niższym stanem. Teraz mieliśmy dużą dostawę spodni w kolorach na lato. Takie modele. Coś jaśniejszego. Też mają domieszkę lajkry i też są z wyższym i z niższym stanem. Następnie mamy również dla kobiet aktywnych dresy, tak, komplety. Dla kobiet na przykład na zumbę, bardzo fajne. To znaczy zumbę, bo ja tam jestem trochę za zumba za to jest taki taniec. Aha. Dla kobiet, bardzo popularny teraz. Mamy modele na zumbę, delikatne dresy, przewiewne, nadające się. I są w różnych kolorach.
w różnych kolorach. To na zumbę? Tak. Typowo na zumbę. A teraz zadam pytanie, a ten ile kosztuje ten dres, ten na przykład ten z zerkami? Taki dresik kosztuje 119,50. To jest sama góra, tak? Czy dół też? Czy jest komplet? Dół też. Razem to jest komplet ze spodniami. Mamy go w dużych rozmiarkach i również mamy duży wybór w jeansach odnośnie rozmiarówki, bo mamy spodnie nawet do rozmiaru 48,50. Także u nas spokojnie znajdzie się na tęższe kobiety, na chudsze kobiety, mamy naprawdę bardzo duży asortyment. Te napisy, te koszyki jeszcze z 5XL, tam 4XL, co to znaczy? Tak, to są spodnie na gumce, eleganckie, dla takich starszych kobiet, dostosowane do wzrostu i do pasa. Mhm. Rozumiem. Tutaj jeszcze takie pytanie zadam, bo tutaj mamy te rajstopy, bo tam mieliśmy też rajstopy i tutaj mamy jakieś specjalne, czy co? Czy to jest tak, tylko po prostu tutaj mamy rajstopki o grubości 8 den, to są rajstopki bezpalcowe i bezmajtkowe dla kobiet, które na przykład idą na wesele i mają buty odkryte. Czyli inny rodzaj całkiem to jest po tak, prostu. Tak, to jest inny rodzaj, nie ma tego szycia widocznego przy założeniu obuwia. Aha, rozumiem. Czyli tutaj macie wszystko ładnie zorganizowane, podzielone, że każdy tutaj sobie dla siebie coś ciekawego znajdzie, a zwłaszcza panie, to panie obsługuje pani Kasia, tak? Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i zachęcamy wszystkich i zapraszam do odwiedzenia sklepu i tutaj nawiązania kontaktu z panią Kasią. Do zobaczenia. Do zobaczenia.